cię skłoniło do tego, żeby nie podłączać tutaj prądu? Marcin mnie skłonił. Czyli, podoba mi się koncepcja upgrade'u i pomysłu. Dzisiaj była niezwykła okazja z tego względu, że mieliśmy szansę zobaczyć w akcji ciebie i twojego syna. To jest zawsze radość, jak można z młodą generacją pracować. Skąd pomysł na tą działkę? A weź zamknij zawór i zobacz, czy nie rośnie ciśnienie teraz. Patrz, zobacz. Widzisz? Rośnie ciśnienie. To może powinno zbiornik wyrównać. Tu koszt kopania, bo to jest głębinówka, na 20 paru metrach jest. Jaki koszt? 26 metrów. Ile? I myślę, że to kosztowało lekko poniżej 5 tysięcy. Naprawdę? Wiercenie, w ubiegłym roku. Wiercenie. Aha, samo wiercenie. Ale do tego trzeba było tak, osprzęt, rury, wszystko. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam, nam żyć bez płacenia rachunku. I nie tylko nam i Wam żyć bez płacenia rachunku, ale również pozwolą żyć bez płacenia rachunków Adamowi i Michałowi. Cześć Adam. Cześć Marcin. Idziemy w tym kierunku. Podążamy. Totalny po prostu spontan. Okazało się, że znamy się lat tam 20 ileś tam znamy się lat i dzisiaj od wielu można powiedzieć, że lat obserwuję i słucham o twojej historii działki, budowy domu, w sumie nie pierwszego w twojej karierze, aczkolwiek dzisiaj była niezwykła okazja z tego względu, że mieliśmy szansę zobaczyć w akcji ciebie i twojego syna. To jest zawsze radość, jak można z młodą generacją pracować. Skąd pomysł na tą działkę? Zawsze marzyliśmy, żeby przenieść się tam z lasu na słońce, na pole. Okej, czyli co, tutaj jest za dużo drzew? 28 sosen i pewnie z 10 brzozy. Brzozy, jak to się odmienia? Mamy też czereśnie takie, ale bardziej tylko dla kwiatu, dla dekoracji. Mhm. Gdyż wiewiórki wszystko tutaj konsumują. Ja tutaj specjalnie i celowo pokażę Wam. Możecie sobie zobaczyć, jakich pięknych okoliczności. Adam razem z Michałem planowali budowę. Później się nawet jeszcze okazało, że my razem z Rysiem dorzuciliśmy parę groszy i budowę domu off-grid. Tak? Tak, to inspiracja od Rysia i Doroty. I również to, że chcemy w większości realizować sami ten projekt. Okej, okay, czyli jednak jeszcze dodatkowo chcielibyście trochę własnymi rękoma popracować? Lubimy takie majsterkowanie i uważamy, że to jest takie męskie. Super. To już mówię jeszcze, bo cała historia tego odcinka wzięła się stąd, że my dogrywamy teraz początek, natomiast ja miałem okazję być świadkiem po prostu przepięknej sceny, bo powiem Ci, że ona była taka, jakbym powiedział nawet poniekąd, że trochę wzruszająca, to myślę, że nie, ja tu się nie naginam rzeczywistości i nie próbuję dostosować, tylko dla tych osób, które chciałyby zobaczyć taką wspaniałą relację ojca z synem, to ja dzisiaj miałem być okazję świadkiem i całe szczęście, że starczyło mi trochę baterii, bo już teraz, żeby dograć ten początek, musiałem się podładować. To jest miłe i jeżeli budujemy te relacje z synem i stają się coraz lepsze i coraz więcej stycznych. Do tej pory Michał również rozpoczął pracę u nas w firmie rodzinnej, ale teraz jeszcze będziemy budować wspólnie dom. Dla Michała dom. Jednak okazuje się, że tam na razie będzie to Michała dom. Okej, super. To co, w takim razie ja gorąco i serdecznie Was zapraszam na ten odcinek z tego względu, że on ma ogromne, wielkie przesłanie. Przesłanie relacji pomiędzy ojcem, synem, relacji miłości,
rodzicielski, a w tym wszystkim też czuje się i widać to, że Michał również jest przeszczęśliwy, że może w tym wszystkim również angażować Ciebie do tych swoich Świetnie się realizuje i myślę, że będzie dobrze zarządzał potencjałem ojca. Łapki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i co? Zapraszam Was w takim razie na cudowną opowieść o życiu, rodzinie, relacjach i budowanie więzi. Cześć, hej. Cześć. Cześć, Michał! Słuchaj, my lecimy w takim razie z ręki taki odcinek na szybko. Trochę hałasuje, ale sprawdzamy. Na razie mamy jakiś problem techniczny. Mamy error stop. Poczekaj, nie wiemy moment. Czemu. Mamy 1,6 bara, ale ciśnienie niestety spadło do zera. Okej. Nie pokazuje nam tutaj częstotliwości, jeśli wszystko zatrzymało, ale dlaczego? Poczekaj moment. Zawór jest otwarty. A weź zamknij zawór i zobacz, czy nie rośnie ciśnienie teraz. Patrz, zobacz. Widzisz? Rośnie ciśnienie. To może powinno zbiornik wyrównawczy... Tak. ...napełnić. Zapnąłeś? Dobra. A może to tu musisz sprawić ciśnienie? Może ona... Sami fachowcy. Widać, że co jeden to lepszy. Tak, co jeden to lepszy, no. Polski fachowiec. Wydaje się, że zna się na wszystkim. Tak. A jest podejrzenie, że się nie zna na niczym, no. Ale wiecie, to takie są początki. No, czekaj. Powiedz mi, która to jest twoja studnia? Pierwsza, bardzo. Dobra, wszystko ci wybaczymy. Tak, dokładnie. Adam, która to jest twoja? Ojcze tego chłopaka. Ojcze tego. Pierwsza. Tego młodzieńca. Co? Pierwsza? I mam nadzieję, nie ostatnia. Dwóch zawodników się dobrało. Ojciec z synem. No ale zobacz, widzisz? Zobacz, woda już leci. Słuchajcie, takie doświadczenia są bezcenne. Dałem większe ciśnienie, może on nie daje rady, bo jeżeli tu masz 30 metrów, to już 3 atmosfery trzeba. Tak? 10 metrów, 1 atmosfera. Tak. Czyli za mało było. Myślę, że to powinno być do 3 atmosfer. Tak? Daj więcej synu, nie wali tam. Ale niech tu nam nie leci, nie? Tylko wiesz co? Podejrzewam, że z powrotem może być podobna sytuacja. Że nabije ciśnienie, wiesz, że spadnie ciśnienie po prostu. No właśnie, ciekawy jestem. Wracałem na 2,2. Ale ja wam powiem, słuchajcie. Adam, ja wam powiem, wy wyglądacie jak prawdziwi farmerzy. Nie mamy tutaj zwierząt. Wiesz, a żadnej krowy nie mamy. Nie macie? Mamy psy. Jest parę pszczół tam w kącie, ale to nie wiem, czy się liczy. Ty, no właśnie, słuchaj, ale ty koniecznie musisz nam pokazać z tego względu, że pokażemy Rysiowi rysia pszczoły. Tak jest, bo także... to fachowiec tylko, że młodszy, prosto od rysia. Słuchaj, ja nie myślałem, że nam się tutaj uda zrobić taki fajny materiał. No widzisz, ale to najlepiej spontaniczny. No właśnie, właśnie, słuchaj, ani tutaj mikrofonu nie mamy, ale to głośno chodzi, to nie... No nie, by było pewnie może trochę lepiej słychać. Super. Dobra, cieszysz się? Czad, co? Jest, no jest zabawa. Jest jak mało co. Tak? No. Ale sporo się męczyliście, żeby to odpalić. Ile jest w ogóle, jaka głębokość studni? Około 28 metrów. 28 metrów. Coś takiego, 28 chyba... Nie, przepraszam, 26 metrów, 20 centymetrów. Tak, dobrze. Precyzyjnie. Okej, okay, właśnie, to teraz tak, dla naszych widzów... Moment, bo ja tutaj nie mam, wiesz co, nie mam statywu, nie mam jak, ale dla naszych widzów od razu lecimy w takim razie tak. Jaki był koszt kopania? Bo to jest głębinówka, na 20 paru metrach jest. Jaki koszt? 26 metrów. Ile? I myślę, że to kosztowało lekko poniżej 500 tysięcy. Naprawdę? Wiercenie. Aha, samo wiercenie. Ale do tego trzeba było tak. Osprzęt, rury, wszystko. Aparatura, ta, którą tu połączyliśmy, kosztowała 3,5 tysiąca. Są to ceny z ubiegłego roku. Okej. Okay. Czyli 2023, druga połowa. I montaż tych kręgów to około 1000 złotych. Okej. Okay. Dwóch. Plus.
dzisiaj nasz zaprzyjaźniony pomocnik hydraulik, poskręcaliśmy razem, dałem mu 4 stóły. Dobrze, czyli jakbyśmy razem to tak pozbijali, to tam koło dyszki. Lekko może. Dyszka z małym hakiem. Dyszka z małym hakiem. Okej, dobrze. No i woda poszła. Wodę mamy. Wodę mamy. Można podlewać boróweczki, jabłoneczki. No, no. No dobrze, słuchajcie. To będzie wiekopomna chwila. Tak. Debiut. No. Super, czad. Czad, dobra. To teraz tak, woda niech sobie trochę leci. Michał, chodź, pokaż pszczoły. Bo to są rysiowe pszczoły. Uwaga, idziemy naokoło. Dobrze. Odejdziemy, zobaczymy jak tutaj... Dobrze. O, to ci, którzy nas tutaj oglądają, to być może pamiętają, był taki odcinek, gdzie przyjechał Adam. Ja specjalnie nagrałem, nie wiem czy pamiętasz, widziałeś to? Ja nagrywałem jak ty tam te pszczoły... No, był jakiś fragment, tak się tak. Szkoliłem. Tak. No i Ulik stoi. Okej, okay, super. Rysio powiedział, że młodocianym pszczelarzem, w zeszłym roku tak powiedział, tak? Młodocianym pszczelarzem będę dopiero jak pszczoły przezimują, także pszczoły przezimowały, okay. Już można powiedzieć, że jestem aspirującym pszczelarzem, także no, kontynuujemy przygodę. Będziemy, super, ale czad, co? Rodzinkę będziemy dzielić, Uli będzie przybywać, także no, tutaj w takim areale i w takiej przyrodzie, no to obowiązkowo muszą być pszczoły, muszą być marcheweczki, ogóreczki, jakieś drzewka owocowe. Jak jest woda, to tylko lepiej. Okej, okay, mega. No ja ci powiem, słuchaj, że tutaj masz za plecami niezłe zaplecze. A tak, kontener morski największych rozmiarów, chyba to jest 12 na 2,5 czy 3 metry, także no, taka, można powiedzieć, nowoczesna szopa na wszystko, czego potrzeba. Stodoła. Tak, nowoczesna stodoła, także wszystko się zmieści. Teraz tak, ja się bardzo cieszę z tego względu, że mamy niezwykłą okazję w ogóle uczestniczyć w tym, że woda nam wystrzeliła, to jest jak gdyby jeden temat. Drugi temat jest taki, że my tutaj mamy poważne plany co do tego, żeby się częściej pojawiać bardzo i nagrywać poważne, wasze bardzo, przygody. Bardzo poważne. No, plany są z kategorii domków szkieletowych, z kategorii wiatraków, z kategorii off-gridu, tak pełną gębą można powiedzieć. Także oby częściej i tylko lepiej. Okej, okay, super. To jest tak, chcemy z planów to co? To chcielibyśmy wykorzystać kontener i na górę wrzucić co? Panele, tak? Tak, no z konteneru pewnie wykonamy no, taką, można powiedzieć, szopę, bo pewnie będziemy musieli tutaj zrobić dach dwuspadowy, więc troszkę sobie tutaj tą konstrukcję przesuniemy i zrobimy też z tego taki a la garaż i pomieszczenie takie dodatkowe, techniczne. Okay. Na zadaszenie wrzucimy panele, więc to będzie jest sporo metrów, więc energii będzie przybywać, także okay. Jest to robić na ten sezon. Super. Pytanie jeszcze, powiedz mi, jaka tu jest wielkość działki? Tutaj będzie 0,5 hektara z lekkim hakiem. Okej, okay, czyli 5000 metrów. Tak, jest chyba jest 5300 albo 5400, coś aha, takiego. Okej, okay. Dobrze. O kurka, ale fajnie. Mamy i brzozę mamy, i mamy sosny. No, i taki, można powiedzieć, piękny, nieużytek rolny, bo to gleby pozaklasowe, także tutaj... Sosny, brzezinki, czeremchy, takie samosiejki, no ale aha. Urokliwe. Tata się cieszy, co? No, jak dziecko. O to no, chodzi. Podjarany, co? O to podjarany, chodzi, no. No nie? Tyle radości tutaj ojcu sprawiłeś. Tak, zasadzić drzewo z synem i odpalić pompę głębinową. Także no. Tylko więcej będzie przybywać takich tematów. No. No. Super, super, fajnie, naprawdę. Miejsce piękne. Przyznam ci się, że ma to dla mnie swego rodzaju taki wymiar szczególny i myślę, że już nie tylko dla nas, ale zaczynamy tworzyć coraz większą społeczność z tego względu, że spójrz, zobacz, to jest taki odsad tego rysiowego miotku w związku tak z tym... Od tego się zaczęło, można powiedzieć. Tak. Tutaj zagęściła się znajomość. Choć znamy się od lat, to tak, można tak, powiedzieć, tak, że tutaj tak. Wróciliśmy po latach tak. Do wspólnych tematów, także no. Tylko lepiej. Super, super. Jak tam tata? Cieszysz się? Ale ty jesteś podjarany po prostu normalnie jak młody, co? No tak, za wierzek. Jak mrówka okres. No. Super, mamy wodę. Najważniejsze, teraz jeszcze prąd trzeba. No, no, bo wy się okazało, że zaczęliście sadzić już roślinki i tak dalej, a tu nie było czym podlewać. Bo nasz agregat po prostu za cięty. Za nie mógł. No. 3,5 kilo
Za mało. Brakło. Co cię skłoniło do tego, żeby nie podłączać tutaj prądu? Marcin mnie skłonił. Czyli, czyli ty to podoba czyli... mi się koncepcja upgrade'u i pomysłu. Niezależności. Bez sieci, tak? Okej. Okay. Potrzebujemy tylko internet. No tak, oni potrzebują internet, żeby oglądać Rysia i Dorotę, a my potrzebujemy po to, żeby ich już teraz oglądać. Trzymajcie się, jakby co, widzimy się na kolejnych odcinkach. Do miłego, hej, cześć, hej. No widzisz, to dobra. Się udało wycieczkę. No nie, no mega, super.